Hadouken! Witam, z tej strony Rotes, kolejny odcinek naszej serii Sonic CD. W dzisiejszym odcinku poziom Quadrat Quadrant, tak więc YOLO. Słyszycie, muza jest dojebana. Oh yeah. Oh yeah, baby, kurde, Rocky i te sprawy. To jest ten gościu z Sonica 1. Za frajer. Widzieliście tego typa? Tylko że on jest teraz gorszy, bo jeszcze ma... Chociaż czy ja wiem. Chyba taki sam gad, tylko że po prostu różowy. Jej, wow, już myślałem, że do Future przeniosę. No wkurzyłbym się. Okej, to musimy przełączyć. Wow! Ty no, obrócił się, a w tym momencie jak... Sap... No sap... Kutafon. Au. Ja tu chcę wejść. Ech. Sonic, you're too slow! Jej, ta muza. Okej. Nie. Dobra, nice. Już się przestraszyłem. Ponownie. Czy jakiś strachliwy jestem. Dobra, nice. Sonic got through zone 1. Nice. Okej, okay, Quadrat Quadrant, Zone 2, lecimy. Wow. Mogłem się przenieść do tego pest, ale... Nach. Fuck. Dobra. Shit. Chcę iść na górę. A czemu? Bo mogę. Czy ja wszedłem tutaj... Dobra. Myślałem, że wszedłem tutaj, żeby spaść na sam dół, ale jednak nie. Zyskałem swój poziom. Dobra, nice. Kurde, Sonic CD dzięki Christianowi Whiteheadowi zrobił się taki miły. Kiedyś nie lubiłem tej gry, naprawdę. Oryginał był taki naprawdę mech. Nie zawsze się słuchał, po prostu. I fizyka odstraszała momentami, bo nie była taka YOLO. Gra nie była tworzona przez Yuji Naka, tylko przez Naoto Oshime chyba? W Ameryce, więc... W Ameryce na pewno, ale czy przez Naoto Oshime, nie wiem. Nie powiem wam, bo... Gdybym miał spamiętać te wszystkie, kurde, imiona i nazwiska w sedze, to... oszalałbym. Okej, okay, nice. Sonic got through Zone 2. I sądzę, że jeśli chodzi o serię Sonica CD, taką zwykłą, taką... Bez przodzenia na 100%, nie licząc poprzedniego odcinka, ponieważ w poprzednim odcinku mieliśmy aż dwa special stage'e, to będzie strasznie krótka seria, ponieważ... Poziomy są ogólnie krótkie, jeśli nie przechodzi się to na 100%, to naprawdę można tą grę przejść, żeby was nie oszukać. To gdzieś... W godzinę? Chyba tak, chyba to jest taki mój wynik taki najlepszy. Raz przechodziłem, jak moje kuzynki przyjechały, które... Nie, że ich nie lubię, tylko po prostu, nie wiem, nudzi mi się przy nich. Kiedyś byłem mniejszy, kiedyś było lepiej. One mają... Jedna ma chyba teraz... Teraz będzie chodzić do 6 klasy podstawówki, a druga do... trzeciej? Nie wiem. Kurde, wow! Fuck, jakieś tam... Musimy tego wyważać oczywiście. Musimy zrobić tak, żeby... Po prostu musimy uważać na bomby, a jak widzicie, ta maszyneria Eggmana jak zawsze na propsie. Nie wiem, skąd masz to IQ 300. No ale no cóż. Widzicie, że ta maszyneria po prostu psuje. No i YOLO. Nie, trzy kolce tam są z tyłu, no. Gdyby wszystko poszło po myśli jak Melano, to by wszystko poszło... No to chyba by zabił Sonika, chociaż jestem zdziwiony, że Sonic nie potrafi dogonić Eggmana i go walnąć? Nie wiem. Nie, tak troszeczkę dziwnie zrobiony ten boss. Tak na logikę. No ale okej. Okay. Ta muzyka. O, już? Easy! Easy! Sonic got through zone 3. Kurde, ile nam to zajęło? 5 minut? Czuję się dziwnie wstawiając takie krótkie odcinki, no ale no cóż. W tym odcinku chyba będzie Wacky Workbench?
Nie jest zły, ale nie przepadam. Tak więc w następnym odcinku mamy ten poziom. Dziękuję za dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się on podobał. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, mam nadzieję, że pamiętacie. W tej chwili będę naparzał Sonikiem CD, ponieważ chcę go skończyć jak najszybciej, ponieważ w następnym tygodniu kończymy Sonika 1 i chcę, żeby to jakoś szybko zrobić po prostu. Więc możliwe, że w tej chwili będą 3 aż odcinki pod rząd, a potem będą 2 ostatnie, ponieważ po prostu pamiętam, potem już 2 ostatnie poziomy nam tylko zostały. A potem oczywiście więcej dawki Sonika CD, tylko tym razem w 100% w drodze do Sonic Mania. Tak więc nie zapomnijcie nacisnąć tego magicznego przycisku subskrybuj, aby wiedzieć co i jak. Tak więc dziękuję za nie, mam nadzieję, że się ten odcinek podobał. Do zobaczenia ludziska, see ya!